Cześć, witajcie w Disciples 2 w powrocie Galeana i kampanii górskich klanów. W głównej roli pan Dagari, który nawet nie dowiedział się, czym jest Ragnarok, bo przecież w piątej misji zakończył swoją przygodę i teraz jest już po Ragnarok. I pytanie jest takie, co tutaj teraz robić, bo niby mamy już spokój z nieumarłymi, z legionami również, bo już nie mają tutaj dowódców, którzy mogliby stwarzać zagrożenie. No ale jednak jakoś trzeba się tutaj bronić naszymi pobocznymi dowódcami. A nasz główny Dagarik będzie miał niemałe problemy tutaj walcząc z przeciwnikami, no bo przecież pełno jakichś pająków olbrzymich, które będą paraliżować, dużo obrażeń, które będzie mu trzeba przyjąć. Ta armia też perfekcyjna nie jest. No i potrzeba jeszcze ostatnich budynków. Czy ja mam co sprzedać? No nie za bardzo. No więc trzeba szukać jeszcze jakichś motywów kolejnych. Tu jakieś znowu legiony nadchodzą. No, może jednak warto się przejść tutaj. Nic szczególnego. Tu mamy jeszcze kopalnię złota. Trzeba by to przejąć. Że tu jest nasz jedyny na razie Rózgowicz. Morskie stwory tutaj przemierzają krainę wodną, zagrażając nam. A ty tak nie za bardzo, żebyś się tutaj ruszał teraz. No, muszę stworzyć sobie kolejnego Rózgowicza, żeby coś robił jednak. No, ty się powinieneś wrócić do miasta, ty powinieneś z niego wyjść. No, żegluga ci się na pewno przyda. Trochę więcej przejdziesz mimo wszystko. Dobra, tak się ustawmy na razie, żeby jakoś tam, powiedzmy, go chronić. Oczywiście. No, trzeba będzie usuwać później rózgi. I tyle. Dobra, legiony się coś tam ruszyły. Hordy to samo, tylko teraz trzeba się pozbywać tych dowódców. Zdobywać zasoby, miasta i tak dalej. Tam jakieś miasto jest, więc może się do niego przejdę. No, jakieś gobliny, no to nie ma co nawet chyba zdejmować. No, to nic nie da. Trzeba po prostu sobie ruch wklepać większy. Prosta walka, to już nie ma co. Oczywiście obrażenia dostają. Miotacz płomieni taki na przykład. Mana piekielna, ale to też trzeba usunąć. Za pomocą rózgi. Dobra, nie będę tak wszystkiego przeklikiwał. Dwieście. No, za mało obrażeń znowu już mam, no. Za mało. Tutaj jednak taki lodowy olbrzym tutaj zrobiłby coś. Burzowy nawet był wolniejszy. No ale tu wiadomo, to jest burzowy olbrzym. No cóż, chyba będę się tylko przekonywał o słuszności jego nieprzydatności. To już walka, która na pewno nie da pożyć takiemu burzowemu. No, ale jest się czego napić. Nieskazitelność również jest. Zwój. Niezbyt przydatny, ale w ogóle czar 5 poziomu to jest, no ale
Nie sądzę, żeby był jakoś szczególnie przydatny. No i tu obrażenia wlecą. Spore w niego. A dobra, nawet jakbyś miał zginąć, to sobie ginie. Ale nie zginiesz. O, tutaj ładnie Dagarik wszystko zdmuchnął. Jak świeczki na torcie. No i mamy dwa miasta. Fajnie. Niby fajnie, ale... Tu jakiś kolejny sklep. Eliksiry kolejne. W porządku. Ale zasoby też by się przydały. Co to jest? Musisz iść tam. Po drodze jakieś drzewko mijasz? Pewnie nie, więc musisz usunąć to. Dawaj mu tu pieść pośpiechu, żeby tutaj przypadkiem czarów żadnych nie dostać. Ty możesz iść się w końcu zregenerować trochę, a ty... tego pana Krynina, jakiegoś kretyna, się pozbyć. Najpierw sobie wyślemy szpiega. Nic szczególnego nie masz, ale ja też nie mam nic szczególnego. W imię bogi losu. Może czymś uderzę? Jakieś czary są. Tylko szkoda trochę ich marnować. Czego? Nie ma pewności, że sobie dam radę tą swoją armią. Sześć, osiem, dziesięć, 12, 16. Tak jest! Tak! 18. Dobra, no tutaj by doszedł w razie czego. Bym chciał przynajmniej komuś tutaj spróbować poziom rzucić. No trochę to kosztuje. Panu Krasnoludowi 444 sztuk złota. Taki koszt wielki. Ale możemy coś zarzucić w sumie. 50 no starczy. Ułatwmy już mu trochę tę walkę. Niech mu będzie. No i teraz już nie są chętni do rozmowy. A uciec uciekł. Jeden opętany, ale to nieważne, mamy tu wojownika. Daję te pieniądze na jakieś pierdółki. Zamiast się zająć tym, co jest naprawdę im potrzebne, trzeba przejąć to złoto. Kolejne kopalnie również. No to trzeba wszystko pozajmować, bo to... Dobra, dajmy już resztę tego, co mam i tyle. A, to już wcześniej widziałem, że uzdrawianie macie. Tutaj oczywiście czary, bo to jeszcze wasze było. Uzdrawiacie się dalej. Hordy, z nimi trzeba tutaj trochę coś zrobić, bo będą się szlajać tutaj jak u siebie. Czy jest tu coś wartego uwagi? Chodzi mi bardziej o ruiny. O, dużo talizmanów. O, i różdżka ochrony. To już wiem, co tutaj trzeba będzie brać. To jest kopalnia. Kopalnia dla mojego złodzieja. Dobra, zobaczmy sobie tutaj z tym ogrem. Jednym, drugim i z orkiem. Dużo takich naprawdę tutaj... silnych jednostek, ale... Te armie też nie są jakieś szczególnie liczne. 51 zadasz. 52. Rozwalił burzowy olbrzym. No, wspaniale. Seven teraz się musi tu uzdrawiać. Mógłby pójść w tamtą stronę. Przepłynąć. Ale otacze jeszcze muszą się trochę uzdrowić, wiadomo, ale to... dadzą radę. Tu jest jeszcze taki zytar, ale on się w ogóle nie ruszał.
Tak! Zabić ich! Dobra, już nie będę bardziej szkolił tutaj. Bez przesady. 150 kolejne, tu kolejne 150. Ale mamy chociaż te zasoby już na wyłączność. Czego? Kolejne klątwy. Miasto już mi przejęli od razu na wejściu. Aha, rózgowiczka wyszła. No to wiadomo było, że to się w końcu stanie. Co mi tutaj żeście obniżyli? Obrażenia. Przyjmujemy z powrotem miasto i zwalamy te dziadostwa. Tu się nie dojdzie. Nawet po wejściu do miasta to nie da nic. Ale trzeba się trochę uzdrowić. Okej, czy tu coś jeszcze będzie? Chyba nie. Ustawmy rózgę, tu jest miasto jakieś barbarzyńskie. Aha, no to można też je przejąć. W imię bogi losu, Terefere. Okej, panie Seven Dasku. Masz bardzo mały ruch na ten ósmy poziom. W ogóle nie mogę ci zdolności wybrać. Oczywiście. Też strasznie przykre. Nawet nie pobił tego. Ale śmierci już nie będę miał, ale... Tu jest jeszcze... Jedna taka kopalnia. Tak jest! Tobie musimy znaleźć jakąś miejscóweczkę, żebyś mógł sobie z niej wychodzić. Dobrze byłoby w tym mieście być. Tak jest! Tak jest! W imię bogi losu. Myślę, że w następnej turze bym się nawet przemieścił tam. Złodzieja trzeba by zrobić, który by zaczął kraść. O, zaczynają się już czary, ale jestem blisko stolicy. To też w sumie nie dziwne. Klątwany Graela, tak, no wszystko rzućcie. 45 obrażeń. No nic nie zostaje, tylko iść się uzdrawiać nim. Jakie wieści od klanu Thunderhammer? Co za nieszczęście, moja królowo, śmierć, samotność i brak nadziei. Mężczyzna z Thunderhammer zaginął podczas lawiny, która zniszczyła naszą salę zebrań. Taka tragedia. Mężczyzna Thunderhammer był mądrym krasnoludem. Trzeba czekać latami, by ktoś mógł się stać prawdziwym mędrcem, a my straciliśmy już drugiego. Spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie. Pozostali mędrcy opakują śmierć Thunderhammera i Darkstona. Wciąż żadnych wieści od Iron Hilla i jego klanu. No, populacja mędrców się wykrusza. Tu to już w ogóle jest dramat. Wiecie co? Ja mam pewien taki pomysł. Szalony. Na pewno na to idą, na mojego Claverhorna. Mam trochę rzeczy, które mógłbym rzucić im pod stolicę i po prostu ją zablokować, żeby nie wychodzili i spokój święty będzie. Tylko chyba lepiej zrobić to ze stolicą Legionów, bo tam już za wiele nie zostało. Ledwie tam jeden dowódca, który teraz wyszedł. Więc tak, wbijemy się w miasto te okupowane przez barbarzyńców. Na wyższych poziomach oczywiście. Broń się, bo wiadomo, że będziesz ty dostawał. Beznadziejne obrażenia burzowego. Zmocnijmy już tego burzowego, niech sobie chociaż raz zaczaruje tak jak należy. Dmuchaj, a ty chuchaj. No i na obronie już nawet obrażenia były całkiem znośne. No, teraz trzeba będzie czekać na pieniądze. Talizman chochlików. No, 200 chociaż będzie warte. Chociaż tyle. No, jesteśmy bardzo blisko kolejnych form. W pierwszej kolejności trzeba będzie ten Moss Bifrost zrobić. Czarnoksiężnik, proszę, proszę. Tak jest. Ekstrawagancja. Opluj drużynę. Tak jest.
Nawalnij jeszcze nawałnicę, to będzie łatwiej. Nie walczą, no to gitara. A tym razem może być wam trudniej uciec. No chyba, że właśnie pojawi się chybienie, to wtedy jak najbardziej mają szansę. Ale i tak musi iść naokoło, więc za daleko to nam nie pójdzie. Splądrowane już jakieś miejsce. Dalej nie mamy nic. No dobra, idziemy więc w tą piekielną manę. Ty idziesz w złoto. No i następnej turze zablokuje się tutaj wejście do tej stolicy. Ty się będziesz uzdrawiał, no i później nieumarłymi się chyba zajmę. Nie wiem, czy Claverhorn jest w ogóle w stanie tutaj dawać sobie radę. Panie Zytar, ja bym tutaj z tobą porozmawiał trochę inaczej, chociaż obawiam się, że Walkiria może nie dać rady, bo tu paralicze będą wchodzić. Także taka kontrolna 50 na ryj. Czego? Już mogę też w tej turze pójść na pieśni pośpiechu, ale już nie będę tego tak zużywał. Dobra, znowu uzdrawiasz się, ale musiałeś zatoczyć kółko, więc... Ale chyba tak zrobię, że po prostu zablokuję stolicę Legionom. Nie będziemy się tutaj za bardzo nad nimi płaszczyć. Wyłączymy je całkowicie z gry i tyle. Ale nie będę musiał zbyt wielu przedmiotów wrzucać. Raz, dwa, trzy, cztery. O, zaledwie cztery przedmioty. Nie jest źle. Co tu wam wyrzucić? No, ochronę w sumie. Na powietrze. Dobra, tylko muszę teraz wszystko to dobrze zrobić. W odpowiednim miejscu powyrzucać uzdrowienia. I wyrzucimy jeszcze tutaj. Jest jakiś mało przydatny. Za też jest przydatna. Swój Wotana. No to jest w ogóle dla mnie niepotrzebne, ale no dobra. Nieskazitelność, a to jest dobre na sprzedaż. To jest nam chochlików. Dobra, to jeszcze jeden eliksir uzdrowienia. No, teraz nie ma wyjścia, więc mamy już spokój. Mam nadzieję. 9 punktów ruchu. Dasz radę dojść? Nie dasz rady. Oczywiście, że nie dasz rady. No to pokonaj mi tego pana. No i dobra. Możesz iść na hordy. Tak jest. A ty idziesz do sklepu. W imię bogini losu. Tu jeszcze stworzę jakiegoś kolejnego. Niech już coś spróbuje robić. Abym nawet był za tym, żeby taki talizman życia ukraść i go sprzedać. Czego? To mi przyspieszy budowanie. Tyryfery. No właściwie. Masz 65 życia, mam 75 obrażeń, więc dacie radę. Z takim czymś. Tylko żegluga. Żegluga, żebyś tutaj nie stracił tego ruchu tak dużo i może jeszcze się wrócił do miasta, mimo wszystko. Oczywiście. To się chyba to nie uda. Wystrzel mi to. Może być trudno z przeżyciem tego pana krasnoluda. Tym bardziej, że inicjatywa nie działała na korzyść. Zobaczymy, czy tym razem zadziała. Dobra. Ledwo, ledwo przeżył. Mamy 3 kuszników. No, co teraz jest wspaniała sprawa. Oczywiście braknie jednego punktu ruchu, no bo jak żeby inaczej. Masz pieśń pośpiechu, ciesz się, że masz ją i spadaj. Z chęcią bym w tamto wszedł. Kurde, w sumie.
byłbym w stanie nawet. Co ryzykuję w sumie? Ciebie. O, uciekacie. No to ciekawe. Przynajmniej się pozbędziemy tutaj tego gościa. Super. Korona Imperium. Proszę bardzo. Ale wspaniałości. Poproszę jeszcze pieśń pośpiechu. W takim razie niech on tam spada raz, dwa to sprzeda. Może iść do tego sklepu, ale dobra. Niech idzie do tego. To on tam wydaje się przynajmniej oczywiście odrobinę bezpieczniej będzie. Oczywiście. No, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby już uzyskać potrzebne pieniądze. 800 będzie za eliksir. Za jaki eliksir mówię? Talizman życia, 1000 za koronę Imperium, no to zaraz się wzbogacimy. Naprawdę mocno. Weź od razu jeszcze te eliksiry. Właśnie, bo to wszystko było tutaj potrzebne. 1000 za to. To sobie bym to kupił, żebyś chociaż jakoś sipiał, ale nie chcę tego robić. Trochę mi szkoda. Dobra, podążaj dalej tutaj na te zasoby, które Piorzyca będzie z pewnością chciała zabrać. Tak jest! Ty idziesz tam, gdzie miałeś iść. Ty również. No, legiony są już zatrzymane całkowicie. Zawalcz sobie z tym panem trollem. Staniesz po japie, no ale cóż. No jak takie rzeczy robisz, to ty sam sobie wpisujesz pakt na śmierć. No sorry. Wzmocnij jego, jakby przypadkiem był szybszy od trolla. Brawo! Czcigodny wojownik. Co tu dużo mówić. Sam sobie wybrał śmierć. Niezbyt to mądre, ale no dobra. Tak chciał. Najwyraźniej. Dobra. Kradnij mi tutaj to. Przede wszystkim łóżka ochrony. To będzie bardzo przydatne. Oj, bardzo. Podróży niekoniecznie. Golem też jest niezły, ale już bez przesady. Najważniejsza to była tamta. Regeneracji. Dobry talizman. Ale do sprzedaży będzie jeszcze lepszy. Dobra, mamy pieniądze, które wystarczą już na ten most. Most Beautiful, czyli najładniejszy, najpiękniejszy most Wielkiej Brytanii. No i cóż, teraz będzie można chyba już na spokojnie sobie tutaj operować mapą. Tam jeszcze gdzieś był jakiś zwój zmierzchu bodajże. Trzeba będzie to wykorzystać. Ale jak już zablokuję obie stolice. Witaj, krasnoludzie Greyhelm. Twoi posłańcy przybyli do nas. Nie lękaj się. O, wspaniała. Nic nam nie grozi. Ubolewam jednak, że pozostałe klany nie są w tak dobrej sytuacji. Przybył do nas krasnolud z Ironhill. Bez wątpienia czai się tam niebezpieczeństwo, królowo. Ów krasnolud ni słowa nie wydusił z przerażenia. To zaiste złe wieści. Ledwie co posłałem drużynę do Ironhill. Muszę koniecznie ich przestrzec. Złodziej. No, złodzieja to sobie akurat możemy tutaj trzasnąć. A, mamy jeszcze jedną tutaj manę śmierci, czyli mamy, jakby nie patrzeć, dwie. Teraz by trzeba było czymś tutaj zawalczyć. Może kamienny tyłek. Drogie to w cholerę. Przyzwanie też wcale nie jest takie tanie. Dobra, Valkyrio. Zapraszamy do tańca z upiorzycą. Teoretycznie można przegrać taką walkę, jeżeli upiorzyca będzie cały czas trafiać, nie? Ale to nie sądzę, żeby aż tak bardzo trafiała. Właśnie. No, mogłaby się przydawać nawet, żeby coś osłabić. Ale to jest ten sam efekt, co walnąć 50. Nawet nie ten sam, bo
Generalnie możemy spudłować przecież. Dobra, co by tutaj brać następnego? Dobrze ci idzie tak zresztą. Powiedziałem to w nieodpowiednim momencie. No ale dobra. Kij z tym. Idź tutaj. Idziesz do sklepu zastąpić swojego kolegę. A ty? Zabieraj tam, co mają nieumarli. Tego pierwszego westchnięcia nie słyszałem u Wakizu. Talizman życia, różdżka ochrony, inne talizmany, trzeba to sprzedać. 800, 600, 400, 200. Ładnie. To już jesteśmy w tym momencie bardzo blisko. O, jeszcze zmienię nieskazitelność, przecież to jest w ogóle jakiś żart. 200 sztuk złota za coś takiego. No, piątopoziomowy czarek, pięknie patrzeć, więc jego wartość musi być duża. Tytan święty mściciel, kurde. Przypakuje obrażeń, to będzie naprawdę. No. Pleśń wytrwałości sobie wrzućmy. Na chwałę klanów! Wzmacniajmy się. Nie zadajesz mi teraz tak dużo. W przeciwnym razie raczej bym już tutaj zginął. Fajnie, że to wszystko są obszarówki, tylko że i tak nie robią zbyt wiele. Już wolę sobie czcigodnego wzmocnić, bo konkretnie uderzy. A miotacz pomini nawet takich groszowych obrażeń nie potrafi zadać. To też niedobrze świadczy o nim. Co pijemy znowu? Na zdrowie. Okej, teraz tak. Trzeba będzie znowuż tutaj ze stolicą nieumarłych zrobić to samo. Chociaż zobaczymy. Może Seven Dusk sobie da radę operować tutaj. No, legiony jeszcze jakimiś tam resztkami sił próbują operować. Nie umarli na razie, nic nie zrobili. Żegluga dla ciebie. Uciekaj do tego miasta, żeby się trochę podleczyć. Od razu poproszę tutaj. No właśnie, kogo? No bo na Dwór Królewski jeszcze trzeba będzie poczekać. Może jednak w ten Dwór Królewski pójdę, to będzie taka całkowicie eksperymentalna ekipa. Jeszcze jeden złodziej. Niech coś ukradnie. Proszę talizmany kraść. Dobra, ukradłeś. Ile ja zarabiam na turę? 450. Nie trzeba będzie jakoś długo czekać specjalnie. Chapiasta drużyna. Okej, żegluga. Dowiedzmy się, co tam jest u tych imperialnych. Coś tutaj jest. No, to są całkiem silne armie. Jakaś ruina. Przyzwać trzeba tutaj Roka. Kolejne złoto. Legiony trochę tutaj pohasały. Jakiś wulkan, więc trzeba się spodziewać, że coś będzie tutaj. Dwa gule. Dobrze wiedzieć, bo to paraliż jednak groźne będzie. Trzeba dać do tyłu naszego... Jestem zajęty. ...dowódcę i z przodu nawet bym dał tego miotacza. Niech sobie tam bawią się w paraliże. Jak myślałem, najpierw olbrzyma. W sumie możesz przyzywać.
będzie jedno jedyne przyzwanie. No i przynajmniej udało się tego zombiaka przy okazji zabić, także wzmocnię ciebie, bo tu w olbrzyma znowu wejdzie paraliż. Dokładnie. I ty bez wzmocnienia też byś dał radę zrobić, ale już. Okej. Okay. Najpięknie, mamy starszego, mamy kolejny poziom arcydruidki, miotacza. Który zadaje obrażenia trochę większe niż trzeciopoziomowy mag. No, ale ma trochę więcej życia. Nawet więcej niż taki Modeusz, no ale jest nadal słaby. W konfiguracji z resztą armii, która też jest obszarowa, no to słabo wypada. Jeżeli byłby jako jedyny, który zadaje obszarowe obrażenia, to jeszcze jak cię mogę. Tylko lepiej wtedy brać pustelnika. Dobra, jakie pieniądze tu były, czy nie za bardzo? 304 sztuki złota, różka demonologii, którą możemy tak samo ukraść. To sobie ukradniemy może. Jedną się sprzeda, drugą zachowa. Terefere. Właśnie tu nie jest zbyt bezpiecznie, żeby chodzić. To nie idź. Usuwamy tu manę piekielną, idziemy drugim złodziejem do sklepu. Generalnie tutaj złodzieje by mieli co robić. A, ty miałeś iść na zasoby. To cię wspomożemy w kolejnej turze. Legiony sobie siedzą i oczywiście nie ustają w swoich wysiłkach, żeby częstować nas magią. Co tym razem? Inicjatywę zmniejszyli. No jakbyśmy nie mieli już małej inicjatywy, to jeszcze nam zmniejszają. A, tu będą duże obrażenia. Okej, okay, zastosujmy sobie tutaj jakieś wytrwałości. Można połączyć ją z lodową tarczą, ale już nie muszę tego robić teraz. Wzmacniamy znowu naszego pana Pegalika. W ogóle to jest bez różnicy, kto będzie na środku. No generalnie najlepiej, żeby po środku był czcigodny, bo on atakuje tylko sąsiednie. Miotacz nam zniknął już z radaru. Trudno, co to za strat. Starszy, potężnym gryzem błyskawic częstował armię. Tutaj lepiej byłoby jednak mieć tego strażnika kuźni. Mimo pancerza i tak mi nie przeżył. Trzeba znowu zdrawiać te nasze biedne jednostki. Tu też armia taka ciekawa. Nie mam już many nawet na takie rzeczy. 100 many życia to kosztuje. Weźmy to. Czasem się przydają takie czary. Ale tutaj dostanie obrońca wiary, święty mściciel, jak uderzą tego czcigodnego, to aż mi go będzie szkoda. Na chwałę klanu! No, tego nie przeżyje. Choćby bardzo chciał, to nie da rady. Niestety. I tak chyba będzie naprawdę przez długi czas. Jeżeli już będę miał tego króla krasnoludów, to chociaż jego pancerz się przyda. To naprawdę mocno, bo razem ze sztandarem to będzie już naprawdę ładnie wyglądało. Pijcie już na potęgę, ile możecie tylko. Co wam zostało? Okej. Okay. Ty idziesz tam. Zająć się tamtymi zasobami. Ty dalej próbuj kraść. To możesz tą różkę demonologii. Oczywiście posiadanie drugiej takiej różdżki powoduje, że możemy jako mistrz magów już 4 takie czary sobie rzucić. No to nie jest też bezsensowne posiadanie czegoś takiego w takich ilościach, ale no to też kosztuje manę, wiadomo. W imię bogi losu. Dobra, jemu bogi losu. Czy bym tu mógł może wejść? W sumie mogę jeszcze się wzmocnić. Stoczymy tutaj nierówną walkę
z magicami. Wszyscy byli szybsi, no. Jakoś mnie to nie dziwi w kontekście gry klanami. Pozbądź się chociaż tego białego czarodzieja, super. Wzmocnij mi tego czcigodnego, może zabiję tytana? Swoim jednym strzałem nie zabił. Zresztą wszyscy są tutaj szybsi, to też jest problem. O, potrzeba pieniędzy. To będzie śmierć czcigodnego znowu, po raz kolejny. Zresztą to nie jest też łatwa walka wcale, jak teraz patrzę. Nie mają mieczy. Czcigodny sobie może w sumie może ginąć tam. Starszy zresztą też. Buty elfów, tutaj się skrzeszamy. Może to było trochę pochopne, ale jednak mimo wszystko. Posiedzicie trochę. Później się to sprzeda wszystko. Ty w sumie możesz to zrobić, panie Luzgowiczu. A ty próbuj dalej. Próbuj szczęścia. Zabrakło go. Dobra, zostajemy tak, jak tutaj jest. Oj, przydadzą się te zasoby many życia, bardzo. Nie ruszyłem się tamtym Luzgowiczem. Zapomniałem o nim. Dobra, co ty możesz wziąć, misz oręża? Marszutowanie. No mistrz ręża by się przydał, ale nie chcę go jeszcze brać, szczerze mówiąc. Ja bym sobie wziął marszutowanie w tym momencie. Serio. Okej, mamy pieniądze, które pozwolą nam na budowę tego wspaniałego budynku Króla Krasnoludów z inicjatywą 20. Ależ to będzie powolna armia. Ojej, oj. Ależ to będzie powolna armia. Flaki z olejem. 600, no i fajnie. Duża wartość czegoś takiego. Czego? Wy tu musicie siedzieć dalej. Jakiś Nosferat. Oczywiście! Generalnie bym urzucił cały zapas tutaj. Nawet chyba bez różnicy będzie, bo i tak musiałbym pośpiechu rzucić za 75, a many śmierci i tak mam wystarczająco. A coś mi się wydaje, że... Właśnie, to może nie starczyć. A jednak starczyło, bo zmienił swój kurs. To też trzeba zawsze weryfikować po rzuceniu takich czarów, żeby wytyczyć sobie nową ścieżkę do danego miejsca. Co, panie Andraszu? Będziesz chciał postraszyć zapewne. Dobra, to żebyś tutaj nie straszył, to pozbędziemy się ciebie. Oczywiście. Panie dowódco. Już uciekacie. Nawet się herbatki nie napijecie. Kiepsko. W imię przodków. Czego? Dobra, ty zostawaj tutaj. Uzdrawiaj się. Klątwy tradycyjnie i muszą wyjść ze stolicy. Słabość, klątwa Negraela i to wszystko chyba, co mają. Mało czary. I 15. Tak jest. No i nadal mają sporo many. Szastają tak na lewo i prawo. Dobra, panie czcigodny, ciebie trzeba uzdrowić, ciebie tak samo. Przydałaby się jakaś prosta walka, tylko takich tutaj nie ma. Taki zwykły wąż morski byłby lepszym wyjściem, no ale no tutaj mamy najbliżej. Możemy sobie wrzucić tą rdzę w końcu. Od czegoś ona tutaj jest. Mana, przede wszystkim mana jest tak potrzebna tutaj.
Najlepiej to byłoby w ogóle rzucić cały pakiet tutaj czarów, żeglugę jeszcze do tego dodać i dwa razy na pieśni pośpiechu, żeby z tymi wzmocnieniami wjechać przeciwnika. No dobrze, że atakujecie akurat Dagarika. Bardzo mnie to cieszy. Powracamy do korzeni, gdzie to on dostaje obrażenia. Macie te same obrażenia. Czekaj sobie. Oczywiście wszyscy są powolni, więc każda istota zdąży zaatakować. No może Hierofanta nie zdążył, ale... Bez różnicy, kogo zabiję. No, ale pięknie, przynajmniej tutaj miotacz płomieni z kolejnym awansem, arcydruidka. No i mamy tego króla krasnoludów. Ciekaw jestem, jak się będzie spisywał. Wejdźmy jeszcze w to. Dość podobna walka. Co ciekawe, to oni wolą właśnie miotacza płomieni mi atakować. Dobra, starszy, ty musisz teraz to podobijać. No właśnie, chybienie. I zachowałem tutaj cios dla króla krasnoludów. W razie czego. Nie no, naprawdę fajnie wygląda. Fajna jest animacja jego, ale dopiero w modzie. Zaczyna się robić użyteczny. Dopiero wtedy. Nie mamy już many, a chętnie bym się jeszcze przyspieszył. Wykonał kolejny ruch. Oczywiście walczyliście. Co mnie wcale nie dziwi. No i kolejne czary pewnie zaraz tutaj wyjdą. Oczywiście. Dobra, ty miałeś iść tutaj. Tak więc idź, przejmuj zasoby. Złodziej, jakiś kolejny złodziej. Tu jakieś czary w ogóle były, czy nie? Nie było tutaj nic. Nie, tam nie było właśnie czarów. Wychodź z tego starolasu i spróbuj tutaj coś przejąć. Czas nieubłaganie leci, ale powiem wam, że fajnie mi się gra. Znowu klątwa demonów? Czy to był Kronos? Nie wiem. Hordy nic, dobra. W porządeczku. End tylko był. Słabo. Chociaż maść mogłeś wziąć, ale... No jak nie umiesz, no to cóż. Usuwaj rózgę. Ty idź tutaj dalej czegoś poszukiwać. Eliksir życia. 225 many tylko. Nie wiem, czy nie zrezygnować. Poczekać. Na manę. I dopiero przyatakować. Tam mamy zwieńczenie już naszej historii, chyba właśnie tam będzie Iron Hill. Także na razie tutaj nie będę za bardzo chodził. Trzeba będzie powyczyszczać tutaj mapę. No dobra, znowu czary, to tam spokojnie. On to przetrwa jeszcze. Jeszcze chwilę, no bo jego zdrowie zaczyna być coraz to... na coraz to mniejszym poziomie. Czego? A nie, możemy w to miasto wejść bezpośrednio. I ci imperialni zabójcy to będzie zabójcze dla miotacza płomieni, który zginie po raz kolejny na pewno. W takim razie. Nawet nie mam co się sprzeczać. Ale okej, pieśń wytrwałości. Różka ochrony. Zostanie jeszcze na pieśń pośpiechu. Dobra, zmieniliśmy sobie ruch po to, żeby właśnie zaatakować tutaj. Dostać w twarz mocno. I miotaczowi mówimy do widzenia raczej. Ale tutaj o tyle dobrze, że akurat imperialni zabójcy rozdawali tą trutkę. Może się uda przeżyć? Może się uda?
Udało się nawet. No to nieźle. Wyleż go z tej trutki, bo tutaj on zginie. Tego bym nie chciał. Dobra, przeżył. Super. No i tu już macie maksymalne formy i tak naprawdę to... Cała ta armia nie robi jakiegoś super wrażenia. Zawary. Tu ma na pewno wystarczające obrażenia, żeby zrobić miazgę. Weźmy tutaj może pancerz. Może dzięki temu przeżyje pan miotacz. Jakie masz obrażenie? 90. A, w sumie masz szansę przeżyć. Masz prawie że maksymalny pancerz. Dobrze, ładujcie mi w dagarikaje. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja. Miód na moje uszy. W sumie, jakby nie patrzeć, to chyba nie wcale nie jest taką złą opcją. Zaatakujemy sobie jeszcze raz. Jeszcze raz zabijemy tego pana dowódcę. Chociaż za dowódcę nie jest nie wiadomo jak dużo tego doświadczenia. Ale jednak, dwa razy za tą samą jednostkę doświadczenia się dostanie. Dobijaj to. Okej. Tutaj mamy tylko coś takiego, władca żywiołów śmieszny. Pieśń pośpiechu. O kurczę, ten onyksowy to jest potęga. Tarza byłaby bardziej przydatna na niego, tak szczerze mówiąc. Nie ma tu na co patrzeć, jak dagarika będzie nawalał. No i pięknie, miotacz płomieni awansował, więc tym samym się uleczył. Zakon Merców niecierpliwie oczekuje Merca Ironhilla. Rozkazano nam go odnaleźć, więc by zrobić to musimy. Spokojnie, ja wiem, że trzeba tam iść i w ogóle, ale... Różka szybkości. Super sprawa, bo to jednak zwiększy trochę tą kiepską inicjatywę, ale czy to jest w ogóle czegoś warte? Poza arcydruidką, no to największa inicjatywa jest u miotacza płomieni, no to mówi samo za siebie. Armia ślimaków. Dobra. No i... Rózgowicze potwierdzają, no tak, to jest armia ślimaków, oczywiście. Jak żeby inaczej. Czy poruszanie się po lesie coś ci da? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to ci pozwoli ustawić rózgę. No, dał. Wykorzystaliśmy naszą manę do cna. Ty jeszcze masz 30 punktów ruchu, więc wykorzystaj je. Przejdź do tego miasta. I co w sumie? Kolej będziemy się bić z tym wszystkim. Oczywiście. Zakończmy turę i zakończmy też odcinek. No, trwa już całkiem długo. Prawie 50 minut. Dobra. 40 dzień. Na tym zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Do usłyszenia w następnych odcinkach.